Cześć! Witam Was dzisiaj w filmie z podwójnym makijażem. Winowajcą jest świeżuteńka paletka Naked 3 z Urban Decay. Jeśli szukacie recenzji, jest ona w poprzednim filmie i w linku tutaj. Oto dwie wersje makijażu przy użyciu tej palety. Dzienna, delikatna, matowa, świetna niezależnie od tego, gdzie się użycie i gdzie pracujecie. No i szybka transformacja w wersję drapieżną, wieczorową i z błyskiem. Jeśli na co dzień nosicie delikatny makijaż, ale wieczorową porą lubicie troszeczkę pikanterii, to jest idealny tutorial dla Was. Dołożyłam wszelkich starań, żeby opcje te były łatwe, no i wymagały najmniejszej możliwej ilości kosmetyków. A oto kosmetyki, których potrzebujemy. Na twarz używamy rzeczy, które są przez nas sprawdzone. Podkład, puder, baza, korektor, to wszystko, co najbardziej lubicie. Warto też pamiętać o delikatnym podkreśleniu ust i policzków. Oczy. Oczywiście gwiazda naszego filmu, czyli paleta, baza pod cienie, czarna miękka kredka, tusz do rzęs i produkt do uzupełnienia brwi. Potrzebne będą tylko trzy pędzle. Puchaty, którym nałożymy i rozetrzemy cienie, mała precyzyjna kuleczka oraz ścięty do podkreślenia brwi. Cały makijaż zacznę od oczu, bo nie muszę się martwić, że coś mi się osypie na zrobiony już wcześniej podkład. Biorę kropelkę bazy i rozcieram ją na całej powiece, aż do brwi. Dzięki temu nie będę się stresować przy blendowaniu cieni. Teraz na pędzel Hakuro H79 nabieram jaśniutki waniliowy cień. Nazywa się Strange. Pokrywam nim całą górną powiekę, ale też tą część nieruchomą aż do brwi. Po to, żeby stworzyć ładną, równą powierzchnię koloru do blendowania ciemniejszych cieni za chwilę. Teraz na czubeczek tego samego pędzla nabieram cień Nuner. Nim konturuję zewnętrzny kącik oka. Żeby uzyskać taką delikatną, idealną, rozproszoną mgiełkę koloru, wykonuję tylko i wyłącznie koliste ruchy. No i dokładam. Powtarzam tę czynność jakieś 2-3 razy. Łapię się za czarną, miękką kredkę i rysuję linię wzdłuż rzęs. Tak, żeby była ona troszeczkę grubsza w zewnętrznym kąciku. Nie musi być idealna, bo za chwilę łapię kuleczkowy pędzelek, nabierając na niego cień Dark Side, ten bardzo ciemny. I całość gładziutko rozcieram. Tą samą kuleczką z resztką cienia, która do niego przywarła, zaznaczam zewnętrzny kącik dolnej powieki. Wycieram tego brudasa o dłoń, bo chcę nabrać teraz jaśniutki cień, który poszedł nam na całą powiekę. Nabieram go i właśnie dokładam w ten wewnętrzny kącik, ale po dolnej stronie. Teraz mały przeskok, bo zajmiemy się skórą. Rzęsy i brwi pójdą na sam koniec, bo nie chcę, żeby były pobrudzone od pudru czy podkładu. Na twarz, tak jak wcześniej wspomniałam, wybierzmy swoje sprawdzone kosmetyki. Oto mój zestaw. Nakładam go i po 2 minutach wyglądam właśnie tak. Czas na odrobinę koloru. Pamiętajcie, żeby tony różu i błyszczyku zgadzały się. Jeśli się pokrywają, to będą się pięknie uzupełniać i podkreślać naszą rolę. Dorabiam delikatny rumieniec, a na usta nakładam jeden z moich ulubionych błyszczyków. Ostatni krok to powrót do oczu. Oczywiście malujemy rzęsy górne i dolne i wypełniamy brwi. Tu już do woli. Co kto uważa za stosowne. Pyk, pyk, pyk i wersja dzienna, subtelna, gotowa. Taki makijaż jest wspaniały niezależnie od tego, czym się zajmujecie i zawsze podkreśla urodę i otwiera oczy, czyli dokładnie to, o co nam chodzi. Wyglądamy na bardziej wypoczęte i świeże, także same plusy. Z upływem godzin przychodzi wieczór, a wtedy chcemy wyglądać bardziej elegancko i wystrzałowo. Nie mamy jednak czasu, żeby zmywać makijaż i malować go od nowa. Właśnie dlatego pokażę Wam, jak przy pomocy tylko kilku rzeczy i 5 minut możemy wskoczyć w wersję wieczorową. Jeśli macie problem ze świeceniem się cery, zawsze najpierw zbierzcie sebum chusteczką matującą, a dopiero potem dodajcie odrobinę pudru. Żeby upgrade'ować nasze oczy, potrzebujemy tego, czego używałyśmy rano, czyli 2 pędzli, paletki i kredki. Na usta spokojnie możemy nałożyć dokładnie ten sam błyszczyk lub zaszaleć z mocnym kolorem, jak kto lubi. W tym makijażu chcę, żeby moje oczy wyszły na pierwszy plan. Biorę na palet złoty cień Trick i wklepuję go na całą powiekę. Daje on przepiękne odbicie światła. Zobaczcie na to. Łapię nasz puchaty pędzel i na jego koniuszek nabieram najciemniejszy cień z palety. Analogicznie do makijażu dziennego, tutaj tak samo konturuję nim zewnętrzny kącik oka. Oczywiście cały czas ruchy koliste. Dzięki temu idealne rozproszenie koloru. Okej, i wygląda to tak. Teraz musimy zająć się dolną powieką. Tutaj łapiemy za naszą miękką kredkę, zaznaczamy linię wodną razem z odrobiną powieki dolnej. Łapiemy za nasz najmniejszy pędzelek, najciemniejszy cień i rozcieramy tą kredkę, dając taki piękny, smoky efekt. Teraz biorę na palec świetlisty cień Dust i wklepuję go w wewnętrzne kąciki oczu. Ten trik rozświetli i ożywi nam nasze już całkiem ciemne oczka. I gotowe!
Teraz tylko usta. Podsumujmy całość. Tak było przed. Oto wersja dzienna. A teraz wieczorowa. Jeśli taka inna formuła niezwykle czasochłonnego dla mnie filmu przypadła Wam do gustu, kliknijcie koniecznie pod nim kciuk w górę. Napiszcie mi też, która z tych dwóch wersji, dzienna czy wieczorowa, skradła Wasze serce. No i jeśli macie swoje patenty na to, żeby makijaż dzienny zamienić w 5 minut w wieczorowy, to też dajcie znać. Dzięki wielkie. Buziaki, pa pa!